Ten ark będzie się składał głównie z przygotowań do nadchodzącej wojny, a więc zobaczymy tutaj także trening Naruto, który także się w niej przyda. Creepy było to, jak pokazano zęby same Hade, a później nagle jej wnętrze, w którym była głowa Kisame. Bardzo sprytna była ta podmiana Zetsu w Kisame, tak żeby protagoniści myśleli, że go zabili. Ciekawe jest też to, że czarny Zetsu stwierdził, że teraz czas posiłku, to znaczy, że będzie jadł białego Zetsu. Kakashi w ogóle nosi sobie ciągle Karin na plecach, śmiesznie by było, jakby teraz to on był jej crushem. Fajne było też to, jak stwierdziła ona, że czakra Naruto to przeciwieństwo tej Sasuke, bo jest jasna i ciepła, a za chwilę się przypatrzyła bliżej i okazało się, że w środku ma jeszcze bardzo, bardzo mroczną, oczywiście chodziło o Kibiego. Killer Bee chciał zrobić koncert, a Turai Kage mu jeb z buta wleciał, piękne. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek na 6. Spoko jest ten system rozmawiania pomiędzy krajami, wygląda bardzo oldschoolowo, ale jednocześnie ciekawe, że taka technologia występuje w Naruto w tych czasach. Nadal bawi mnie ta Meite Rumi, która przekręca słowa i się wkurza. Z minusów to sporo przypomina jak z poprzedniego arku i jest to zwykły zapychacz. Jeden z rady Suny zapytał, kto mógł pokonać tak potężnego ninja, mając na myśli Danzo, no i cóż, niestety nie było czuć tej mocy. Super Gara stanął na wysokości zadania i zaraz po radzie wydał konkretne rozkazy mające na celu przygotować się do wojny, a w Kirigakure ludzie za to mieli wątpliwości co do sojuszu z innymi krajami i jest to w pełni uzasadnione. Kankuro spoko dopracowywał swoje marionetki, no i ten Kakashi musi mieć potężne łapy, jeśli przeniósł tak Karin przez taką odległość, a wie to każdy, kto kiedyś nosił tak dłuższy czas jakąś osobę. Niewiadomych nie widziałem, odcinek także na 6. Fajnie chłop się na początku wkurzył, bo miał wyryć twarz Danzo w skale, nawet nauczył się jego twarzy na pamięć, a on zginął i już to jest niepotrzebne. Z minusów to dość egoistyczne zachowanie Naruto, który zwołał wszystkich, później tak naprawdę nic im nie powiedział i jeszcze bezczelnie twierdził, że mają mu to zostawić, bo tylko on da radę to załatwić, po czym sobie poszedł. No to było słabe zagranie z jego strony. Nie twierdzę, że tamci daliby radę Sasuke, bo z obecną mocą to by ich zjadł, ale po prostu było to chamskie. Fajnie Gai sprawdził, czy Kakashi mu nic nie jest i w sumie Kakashi się zgodził na kolejne durne wyzwanie Gaia, co było uzasadnione, bo mógł już nigdy nie mieć okazji później się tak wygłupiać, mając zostać Hokage. Śmieszny był ten wyścig, absurdalny, a zazwyczaj humorek w poważnych sytuacjach mi nie pasuje. Spoko Gai pomimo głupkowatości trafnie zrozumiał sytuację, dlatego właśnie zaproponował to wyzwanie. Na tym etapie gościu jeszcze nie wiedział, że przygotowanie twarzy Kakashiego też pójdzie na marne póki co. Ładnie nas też zbejtowali, Shizune płakała nad ciałem Tsunade, tak jakby ta zginęła, a ona się wybudziła i podobało mi się to, jak zastanawiali się, czy Kakashi powinien być 6. czy 7. Hokage, co było celowym przedłużaniem, ale zabawnym. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 9. Ale głodówkę ma tutaj Tsunade po tej śpiączce. Fajnie Karin tutaj się rozpłakała jak małe dziecko i narzekała na swój los, by chwilę później normalnie rozmawiać. Choć szczerze to takie śmieszkowanie w obecności Ibikiego jakoś mi nie pasuje, zbyt miękkie to przesłuchanie. Ogólnie to pajacowanie mi nie siadało, tak jak flashbacki, które zupełnie nic nowego nie wnosiły, a tylko zapychały odcinek, a w nich sceny, które występowały niedawno. Pięknie już za to żaby przywołały Naruto w takim momencie, gdy ten miał jeść ramen, a zamiast tego zjadł robale. Z niewiadomych to Naruto przerwał żabie, gdy ta chciała przewidzieć jego przyszłość, a ta przepowiednia nie była precyzyjna, a więc walka z młodym użytkownikiem technik ocznych mogła zarówno dotyczyć Sasuke, jak i Obito. Odcinek oceniłem na 5. Zacznę od pytania, podoba wam się ten wygląd Kabuto? Ja przyznam, że mi nie. Jiraiya tutaj ciągle mówi o technice, której nauczył się czwarty, a nikt inny nie zdołał, ale tak naprawdę to nie wiemy, o jakim mówi. Nie może to być kontrola Lisa, bo przecież Minato miał go w sobie tylko na koniec życia, o czym nikt nie wiedział. Sporo flashbacków dostaliśmy mających na celu pokazywanie wątpliwości Naruto co do uwolnienia pełnej czakry Kyubiego, ale szczerze to tylko zapychacz. Śmiesznie Gorotora wbija się do środka buzi Naruto, a gdy nie może się zmieścić, to Fukasaku z kopniaka go tam wpycha. No jest niewiadomo, to ten Naruto sobie wyobrażał wyspę znacznie lepiej niż jest w rzeczywistości. Kabuto w sumie dość badasowo postąpił z Tobim, przed którym okazał zero strachu i przywołał trumny z ciałami byłych członków Akatsuki. No i trzeba przyznać, że ma jaja, przyzywając przed Tobim prawdziwego Madarę, kozak. Odcinek oceniłem na 6.
Śmiechłem jak Tenchi dał Naruto ramen i już wiedziałem, że zapewne nie będzie miał ponownie okazji go zjeść i tak się właśnie stało. Shikamaru powiedział, że Akatsuki jest złożone z najlepszych ninja, no można się z tym jakoś tam zgodzić, tyle że teraz to tam według ich informacji został tylko Tobi, Zetsu i Sasuke. Ta medyczka stwierdziła, że do krzyku rannych i zapachu krwi nie da się przyzwyczaić i jest to nieprawda. Istnieją ludzie, którzy się wręcz super odnajdują w takich sytuacjach. Zresztą przez całą tę wojnę nie będzie jakoś odczucia poświęcenia. Te wątpliwości Sakury były dość nietypowe. Zastanawiała się, komu pierwszemu pomoże, jeśli Naruto i Sasuke będą ranni. Sprawdziłem to, pomoże obydwóm naraz, jeśli chodzi o ich ostateczną walkę. Śmieszne są te scenki z Killerem Bee, natomiast Tsunade w sumie jak zwykle się ośmiesza. Żeruje na resztę Kage, bo ci chcą ukryć Killera i Naruto, w sumie najbardziej nieokrzesanych Jinchuriki, a do tego powiedziała do Gary, że nie zna Naruto. Tymczasem on go zna dłużej niż ona. Może to nie znaczy, że lepiej, ale też go dobrze zna. W sumie to Raikage wykazał się dość sporym zaufaniem i wybrał miejsce na ukrycie Jinchuriki tam, gdzie Killer opanował ośmiogoniastego. W Kumo zresztą muszą mieć jakieś dobre ubezpieczenia, bo ten Raikage wiecznie coś rozwala. A z ciekawostek to za Karui jest plakat Naruto i jest to zapowiedź filmu Więzienie Krwi. Odcinek oceniłem na 7. Nieźle Gai bełta w tle. Fajna chałupka w stylu ośmiogoniastego i jest nawet tutaj easter egg, bo nie ma on jednego rogu, jako że czwarty Raikage mu go odciął podczas walki. Fajnie Killer Bee zlał Naruto i zupełnie nie zareagował na jego Oryokeno Jutsu, chłop wygląda na mega opanowanego. Gai mówi, że nie może pozbyć się uczucia, że nadal jest na morzu, a to znowu nie wiadomo, ponieważ to nie jego wyobraźnia, a wyspa, na której się znajdują, to wielki żółw, który ciągle się przemieszcza. Ten Naruto z czerwonymi oczami to w tej narracji prawdziwy Naruto i jest to jednocześnie bardzo ciekawy trening, bo jakościowy, ale też ideologicznie ciekawy, bo każdy z nas ma w sobie jakieś tam demony, a to jak będziemy im przeciwdziałać zależy głównie od nas. Te walki jako same walki są bardzo podobne do tych z początku Shippudena, co wstępnie nie wróży nic dobrego, jednakże te są o tyle lepsze, że to nie chodzi o pokonanie siłowe, tylko właśnie akceptację tej złej części siebie. Minusów nie widziałem, odcinek na 7. No ta historia Killera Bee jednak nie jest taka typowa jak na Jinchuriki, bo gość był mega pogodny, nie przejmował się krzywymi spojrzeniami, wręcz był dumny z bycia pojemnikiem na ogoniastą, a do tej pory nie poznaliśmy historii żadnego Jinchuriki, który zachowywałby się tak samo. Nawet rzucali w niego jajkami, a miał 5 lat, a on sobie nic z tego nie robił. W sumie ciekawe, czemu przez 30 lat róg Gyukiego nie odrósł, skoro to bestia z czakry, chyba że on sam nie chciał, żeby to odrosło, żeby pamiętać, kim był. W sumie spoko miejscówka z fajnymi widoczkami i śmiesznie Naruto znowu pomylił kałamarnicę z ośmiornicą i myślał, że to Killer Bee atakuje Motojego. Fajna historia tej dwójki zresztą. Minusów nie widziałem, odcinek na 8. Bardzo mi się podoba ta zła część Naruto, chyba głównie dlatego, że nie widujemy go w takim stanie. Tą scenę widzimy niestety już trzeci raz, te sceny już milionowe, kolejne zapychacze. Ogólnie pierwszy etap kontroli spoko, fajne scenki, ale niestety to co zwykle. Poszło szybko jak cholera. W kilka minut Naruto od tak zaakceptował wszystko, co jest złe w sobie, naciągane. Z ciekawostek to jest to Matatabi, można było tego nie wyłapać za pierwszym razem. Pięknie Naruto wkręcił Yamato, który dał się nabrać, że stracił głowę, ale bardziej zastanawiające jest to, jak schował głowę w bluzie i ją zapiął, gdy nie używał przy tym rąk. Kyuubi się tam nie pierdzielił, od razu Biju Damka wleciała i ogólnie to ta walka z ogoniastą całkiem spoko się zaczynała. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 7. Przerażająco wyglądają te twarze po wciągnięciu czakry Kyuubiego. Ta animacja, jak zmienia się oko Naruto, też bardzo fajna. Kushina dopiero co spotkała Sana i od razu jeb go w łeb. Emocjonujące jest to, jak Naruto przytulił Kushinę, gdy tylko się dowiedział, że to jego matka. Cieszy ten widok, jak sobie siedzą i się szczerzą do siebie. Naruto wyobrażał się w czerwonych włosach i jak dla mnie to wygląda to mega dziwnie. Spoko, że Kushina już od najmłodszych lat była bardzo charakterna. Pięknie wklepała temu Geninowi, który flexował się tą rangą. Także ta scenka, gdy Minato uratował Kushinę, bardzo urocza, choć jak to w anime często bywa, oni mają kilka lat, a mental jakby mieli z 30. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 10. Śmieszne były te rapsy i przybliżenia kamery na Bee.
Fajna też była ta radość Kushiny i Minato na wieść, że Uzumaki jest w ciąży, a także sam poród wyglądał na skomplikowany. No i ten Tobi pięknie po cichu wybił Anbu. Pewnie mnie za to w końcu znienawidzicie, ale jak dla mnie to pojawienie się Kushiny i ogólnie sposób treningu było ok, ale okropnie żałosne jest to, jak Naruto zdobył potężnego boosta w zasadzie w jeden dzień. Nie wydawało się, by minęło więcej. To jest giga słabe, to takie naplucie w mordę całej pozostałej obsadzie, że to szok. Nie wiadomo, nie widziałem odcinek na 5. Obito jako młody chłop bardzo podstępnie przyszedł do sprawy, podrzucił Naruto specjalnie, żeby Minato go uratował, ale na kocyku znajdowały się wybuchowe notki, tym samym Minato musiał się przeteleportować i dał czas Tobiemu na reakcję. Mega przerażająco wyglądała Kushina i szkoda jej bardzo, dopiero co urodziła dziecko, a to takie coś. Szkoda ogólnie całej rodzinki, bo niestety żaden z nich nie będzie mógł doświadczyć plusów i minusów tych relacji. Super było to, jak Minato przeteleportował Bijudamę w inne miejsce, żeby ta nie eksplodowała w wiosce, ale też świetne było to, jak Obito zaatakował od tyłu, a czwarty od razu zareagował. W pewnym momencie Minato pomyślał, że Kamui jest lepsze niż jego i drugiego techniki teleportacji i ja się z tym nie zgadzam, przynajmniej jeśli chodzi o szybkość, bo Kamui wymaga jakiegoś tam czasu, a Minato wydaje się teleportować od razu i ciężko tego uniknąć. Co prawda Minato musi używać pieczęci, no ale to nie zmienia faktu, że w kwestii uników jest znacznie szybszy. Czwarty pięknie to wykminił, żeby w ostatniej sekundzie zaatakować Tobiego, który się zmaterializował i jeszcze zostawił na nim pieczęć, której użyje także lata później, o czym na tym etapie nie wiemy, ale fajny easter egg. Odcinek oceniłem na dychę, świetna historia. Ten odcinek jest bardzo trudny w ocenie. Jeśli mowa o wykonaniu, emocjach i ogólnie oglądając to pierwszy raz, nie rozmyślając zbytnio na te tematy, które są zawarte w epizodzie, to śmiało dałbym dychę. Jednakże będąc już dorosłym chłopem, samemu mając syna, patrząc na to chłodno, to ze znaczną większością się nie zgadzam i to nie pozwoliło mi się cieszyć odcinkiem, no ale po kolei. Co w ogóle miał Minato w głowie, żeby przeteleportować Kyubiego tam, gdzie była Kushina i Naruto? Matka zaproponowała plan, że wciągnie Kyubiego z powrotem i umrze razem z nim i to nawet nie było takie głupie, ponieważ i tak można było podejrzewać, że przez ekstrakcję bestii umrze, chociaż teoretycznie ponowne zapieczętowanie mogłoby je uratować życie, w końcu tak przeżył Naruto. Minato natomiast uznał, że plan Kushiny był zły, natomiast ja uważam, że użycie Shiki Fujin było nierozsądne i nawet nieodpowiedzialne, bo zapieczętowanie Kyubiego w Naruto i poświęcenie obydwójki rodziców, bo wierzyło się w nowo narodzonego syna, to niby szlachetne, ale też bardzo głupie, bo nie da się przewidzieć, co ktoś zrobi za rok, a co dopiero polegać na innych, żeby ci wychowali syna za ciebie. Tym bardziej, że na takie sytuacje powinni mieć coś przewidzianego, a więc mogli doprowadzić do tego, żeby Minato przeżył, bo lepszy jeden rodzic niż zero. Nawet mógłbym uznać, że zapieczętowanie bestii to potencjał, ale pod warunkiem, że Minato by żył i pomagał mu opanować bestię, bo przykro mi, ale nie kupuję narracji czwartego, że nikt nie zastąpi Naruto matki, więc lepiej, żeby Kushina mogła pogadać z nim 10 minut za 16 lat, ale przy okazji nie będzie miał też ojca. Słabe, przedstawione jako coś świetnego, a to prawie jakby wyjść po fajki do kiosku i już nigdy nie wrócić. Już ta scena, jak uratowali Naruto przed pazurami Kurami, mi się podobała, ale niestety też Kushinie, którą bardzo polubiłem, muszę dać minusa za to, że dała pomysłowi mi na to finalnie okejkę, choć przedtem oponowała, no ale było tak naprawdę już po sprawie, więc co tam. Bardzo przyjemna była ta przemowa Kushin do Naruto o takich w sumie pierdołach w większości, ale czuć emocje, mocna scena. I wisienką na torcie był Naruto, który powiedział, że nigdy nie obwiniał rodziców za bycie Jinchuriki, no i logiczne, przecież jeszcze do niedawna nawet nie wiedział o tym, że Minato zapieczętował w nim Kyubiego. Niewiadomych nie widziałem, a co do ten dodaję 9 za emocje, 1 za słabe tłumaczenia, czyli na pół 5. Naruto stwierdził, że przewyższy wszystkich Hokage, którzy panowali do tej pory i tutaj tak właśnie będzie, bo w Boruto będzie dużo potężniejszy. Śmiesznie Yamato się wkurzył na Naruto i Killera, że gadali niejednoznacznie, a jego zżerała ciekawość. Ten tryb ogoniastej bestii to kolejna taka rzecz unikalna dla Naruto w sumie i słabo, że tylko on coś takiego posiada, a taki Killer czy inni Jinchuriki, którzy opanowali bestię, już nie. Było też trochę niepotrzebnych flashbacków z walki Killera i Kisame, ale już śmiesznie, że Kisame wyleciał z wodospadu w momencie, kiedy Gai chciał poznać swoje prawdziwe oblicze, choć szczerze mówiąc dużo lepiej zapamiętałem tę ostatnią walkę Gaia i Kisame, a była kiepskawa. Odcinek na 6.
Imponujący refleks Geja, gdzie Kisame tylko poruszył palcem, a ten to zauważył i momentalnie zaatakował. Kisame się nie pierdzieli, w sumie wybił całą swoją drużynę od tak, a później jeszcze swojego mistrza Fugukiego, dzięki czemu zdobył same HD. Niezły psychol, odgryzł sobie język, żeby nie wyjawić informacji, a później jeszcze popełnił samobójstwo. No co by o nim nie mówić, to był bardzo wierny i w cholerę użyteczny, no bo nawet po śmierci był efektywny, w zwoju zapieczętował technikę wodnego więzienia i rekina, który miał dostarczyć informacje. Fajne, że Naruto w końcu sobie uświadomił, że nawet Akatsuki działają dla swoich, a są po prostu po drugiej stronie. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek na 7. Dostaliśmy tutaj wspaniały strój Jirai. Niestety też dostaliśmy niepotrzebne flashbacki z najgorszych stęczy, jak Naruto używał talk no jutsu na Nagato. 5 minut niepotrzebnego wałkowania tej samej historii, a można by streścić w dwóch zdaniach. Sprytnie Konan połączyła swoje kartki z wybuchowymi notkami, które wciągnął Tobi, jednak jedyne co to zrobiło, to urwało Tobiemu protezę, trochę płaszcza i kawałek maski, a więc niewiele, za to później nam pokazała, jak się przygotowała i zobaczyliśmy imponujące jutsu, które stworzyło przepaść. Piękne. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 5, głównie za ilość flashbacków. Konan przygotowała 600 miliardów notek wybuchających przez 10 minut, żeby Tobi nie mógł się zmaterializować, bo może max na 5 minut, badasowo. Z niewiadomych to myliła się ona, że Yahiko i Nagato nie byli pionkami Tobiego, bo przez cały czas byli, no może poza tą zmianą zdania Nagato na koniec życia. Wspaniale Tobi pojawił się za Konan, a później wygłosił brednie, że Izanagi mogą używać tylko osoby posiadające moc Uchiha i Senju. Później jest to nieprawda, do tego odcinka może i tak. Pięknie Tobie dusił Konan w akompaniamencie świecącej w tle tęczy, spoko także wyglądały dzieciaki w tych żabich strojach, a nawet dostaliśmy scenę, jak Konan z Yahiko poszli w ślinę, choć ucięło się w momencie kulminacyjnym. Odcinek bardzo dobry, na dychę. Śmiesznie jak Naruto dotykał Gaja, gdy po użyciu siódmej bramy miał on negatywne efekty i każdy dotyk bolał go niesamowicie. Ogólnie taki tam mały żółwik wyspa. Chłopaki wymyślili absurdalną misję, żeby zatrzymać Naruto na wyspie, a on oczywiście w nią uwierzył. Spoko także wygląda ten hipcio. Pół tego odcinka to komedyjka i całkiem zabawna, muszę przyznać. Sporo tych też schodków zrobili, mogliby zainwestować w jakąś windę, ale nieźle Tobie wyhodował 100 koła Zetsu. Śmiesznie Killer Bee grał z krabem w kamień, papier, nożyce, gdy ten może pokazywać tylko nożyce. No i pięknie Tsuchikage wleciał w klona Kabuto. Minusów nie widziałem, odcinek na 7. Kabuto spryciarz wysłał wyhodowaną przez niego mandę, żeby wąż ugryzł żółwia, a więc zawył z bólu, zdradzając swoją pozycję. W sumie nie wiem czemu po przewróceniu się żółwia na plecy tam w środku ich nie zalewa. Śmieszne, że panternik okazał się samcem, gdy odcinek wcześniej zwierzaki o niego rywalizowały, bo miał być ich dziewczyną. A oba obawiał się, że Naruto nie jest aż takim głupkiem, żeby nie strzaić się, że coś jest nie tak, ale później uwierzył, więc stwierdził, że na szczęście jest idiotą. Spoko Kurotsuchi unieruchomiła Kabuto, choć to od początku był jego plan. Przerażająco wygląda ten Kabuto, któremu otwiera się paszcza i wychodzi kolejny Kabuto, choć ten wąż to wygląda prześmiesznie źle. Wężowaty chyba w ogóle nie miał zamiaru łapać Naruto albo Killera, a bardziej zależało mu na Yamato. Ta maska jest w sumie taką trochę niewiadomą, ponieważ ma na czole kolejny otwór na oko, a to specjalnie na Rinę Sharingana. Odcinek oceniłem na 7. Nieźle dziadzio sobie niesie giga żółwia na jednej ręce i jeszcze sobie z nim leci. Super to wygląda, jak Killer sobie rapuje, a w tle wychodzą mu macki, jeszcze sobie tańcuje, spoko sprawa. Śmiechem jak Shizuna uświadomiła swoją grupę, że Tonton to nie jedzenie, niby oczywista sprawa, ale spoko jest to, że sojusz jest zorganizowany. Każdy wie co ma robić, są jakieś autorytety. No powiem, że czuć ten ogrom ludzi i jakąś taką potęgę, pomimo że nie znamy zbytnio jej siły na tym etapie. Kabuto także znacznie przyczynił się do zwiększenia siły Akatsuki, jako że wskrzesił dość potężne jednostki. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek na 9. Średnia tego arku to 7. Dostaliśmy tutaj sporo wątków strategicznych, czyli pozyskiwanie informacji, wzmacnianie armii, przygotowania. Po stronie sojuszu było to bardzo dobrze wszystko zorganizowane, natomiast po stronie Akatsuki była głównie potężna siła, dlatego walka z Konan była krótka, ale badasowa, ale dzięki temu Tobi zyskał Rinnegana, co także wzmocniło ich masakrycznie.
Z minusów mógłbym wyróżnić chyba tylko szybkość, z jaką Naruto zdobył bardzo potężne wzmocnienie, czyli tryb Kyubiego, który wydawał się początkowo trudną rzeczą do osiągnięcia, a tutaj to pokazano tak, jakby w sumie trening mędrca był trudniejszy niż to. To oczywiście subiektywne podejście, jednak dla mnie to było po prostu słabo przedstawione i trochę tak sztucznie Uzumaki został wyboostowany. W sumie to pewnie nie lubię tego typu rzeczy, bo zazdroszczę takiego szybkiego boosta. Też chciałbym w dwa odcinki mieć 10 razy więcej subskrypcji.